Witam, Paweł Gwardys. Dzisiaj jest 1 marzec, pogoda wiosenna i dlatego chciałbym wspólnie z Radkiem Łaźnym, specjalistą, doradcą firmy Carbohort, powiedzieć kilka słów na temat nawożenia organicznego. Ja u siebie w sadzie już drugi rok stosuję nawożenie organiczne i do tego celu wybrałem produkt Carbohumic firmy Carbohort, który uważam, no, jest bardzo wygodny do stosowania, ale również daje, po pierwszym roku stosowania zauważyłem, bardzo dobre efekt. Radek powie nam bardziej, opowie nam o tym produkcie bardziej szczegółowo, dlaczego warto stosować i jakie korzyści możemy mieć po stosowaniu tego produktu. Radek, na początek powiedz nam troszkę o tym, co się dzieje w tej chwili, szczególnie w sadach, z glebami. No właśnie, gleby to jest taki temat, od którego powinno się zacząć. Bardzo ważne jest utrzymanie gleby, jakość tej gleby, życie tej gleby biologicznie. Czynny organizm, o którym nie możemy zapomnieć, to jest taka tak naprawdę podstawa. Gleby są zmęczone, gleby są bardzo zdegradowane, wynosimy bardzo duże ilości składników pokarmowych, nie pamiętając czasami, że trzeba je uzupełnić w takiej formie, jaką rzeczywiście roślina potrzebuje w danej fazie, ale też nie robimy badań gleby. A to jest podstawa. Nawozy mineralne w dużej ilości degradują glebę. Też nie możemy o tym zapomnieć. Nawozy mineralne w dłuższej perspektywie degradują nam glebę, nie będą tej gleby reaktywować. No właśnie między innymi dzięki Carbohumic jesteśmy w stanie poprawić te właściwości gleby i wspomóc działanie mikroorganizmów. Carbohumic też zawiera bardzo duże ilości węgla aktywnego, tego biowęgla, który odpowiada za takie właściwości prozdrowotne dla roślin, czyli dba nam o system korzeniowy i dodatkowo jeszcze wspomaga taką naturalną odporność roślin na te niekorzystne agrofagi, które są w glebie, poprzez właśnie te długie uprawianie tej gleby i zasiedlanie przez te rośliny, na przykład jabłonie czy grusze. Tak więc im dłużej jest kwatera zajmowana przez rośliny, przez drzewa, tym większe nagromadzenie jest agrofagów w glebie. No i tutaj też się z tego powodu zaczynają problemy, tak? Więc między innymi stosowanie Carbohumicu też wspomaga taki naturalną, podwyższa roślinom taką barierę przed infekcją, po prostu mówiąc krótko. Powiedz mi, a jaka powinna być optymalna zawartość, no bo nazywamy popularnie próchnicą, tak? Bo na tej podstawie możemy określić, ile tej materii mamy w glebie. Jaka powinna być zawartość próchnicy w Najlepiej glebie? Dla mnie, no, czasami to jest marzenie, ale w starych podręcznikach możemy znaleźć jeszcze, że zawartość próchnicy w glebie to 4-5%. W tej A jaką chwili, mamy? No właśnie, czasami jest 0,4-0,6. Należy też pamiętać, drodzy Państwo, że to, co otrzymujemy z wyników badań, czyli materia organiczna, to nie jest próchnica. To próchnicy w materii organicznej jest około 30-40, czasami nawet, no, tam 50%, ale bardzo rzadko. Więc mówiąc krótko, mamy katastrofalnie mały poziom próchnicy w glebie. I no wiadomo, że proces powstawania, tworzenia próchnicy to jest proces nie rok, nie dwa, tylko to są dziesiątki lat. Tak, no to jest około 100 lat tej właściwej próchnicy labilnej, możemy stworzyć tam w granicach tej młodej 30-40 lat. Natomiast no to rzeczywiście, no czasami nawet krócej, ale to wszystko zależy, jaki mamy mikrobiom glebowy i na jakim poziomie on rzeczywiście jest i czy on jest aktywny. Powiedzieliśmy też o tych nawozach mineralnych, ale warto też wspomnieć, że stosujemy w sadzie przecież podłoże popieczarkowe. Tak. Warto o tym wspomnieć, że podłoże popieczarkowe czasami jest bardzo zasolonym podłożem. Zawiera bardzo dużo siarczków, zawiera bardzo dużo potasu. To jest podłoże, które należałoby przed zastosowaniem przekompostować.
No tak by należało zrobić, czyli po prostu przesezonować sobie to podłoże. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest też rozwiezienie tego podłoża i właśnie przelanie go karbochumikiem, bo też aktywuje te wszystkie składniki, które są w nim zawarte. No i fajnie też przygotowuje to podłoże, przyspiesza humifikację. Jak już zacząłeś mówić o podłożu, to z podłożem jeszcze jedna rzecz się wiąże. Czyli dodatkowo musimy tam stosować azot, który no, jest potrzebny bakteriom, które rozkładają. Tak, rozkładają te szczątki roślin i tak dalej. No i rzeczywiście należałoby zwiększyć te nawożenia azotowe. Tutaj w tym wypadku, w przypadku karbochumika, tego problemu jakby nie mamy, bo on działa zupełnie inaczej. On aktywizuje na mikroorganizmy glebowe, które się znajdują w glebie i tak jak wcześniej już wspomniałem, dba o tą jakość tej gleby z punktu widzenia takiego zdrowotnego systemu korzeniowego i tak dalej. Ale druga rzecz, co w sumie najważniejsza, jest takim swoistym buforem wodnym, czyli tworzy nam taki bufor wodny, tworzy taką siatkę w glebie, mówiąc krótko, taką strukturę gruzełkowatą, która jest w stanie nam zatrzymywać wodę. Bo teraz zobacz, jaki mamy problem. Wiosna jest bardzo mokra. Przychodzi ten okres, kiedy mamy zapotrzebowanie, ogromne zapotrzebowanie na wodę. Kwitnienie po kwitnieniu. Tak. Prawda? A mamy sucho. Tak. Więc między innymi stosowanie takiej regularnej karbochumiku, na przykład w ilości chociażby tak 100 litrów, 200, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, kilka razy w sezonie, może nam ten problem jakby zniwelować. Mamy sucho, dlatego że mamy mało próchnicy w glebie, tak, która magazynuje bardzo duże ilości wody. Zgadza tak? się. Czyli więc jest koło, takim... się, tak. koło się zamyka. Tak, koło się zamyka. Czyli tak podsumowując, jakie korzyści takie dla nas, sadowników, wynikają ze stosowania właśnie węgla organicznego, bo tu jest przeważnie węgiel organiczny. Tak, węgiel organiczny, biowęgiel, duże zawartości kwasów humusowych, chuminowych, fulwowych i tak dalej. Przede wszystkim taką jedną z najważniejszych korzyści w sadach, które nie mamy nawadniania, to jest między innymi zatrzymywanie tej wody, czyli ten bufor wodny, ta strefa takiego komfortu dla roślin, gdzie ta woda będzie. Jeżeli nawet jest nawadnianie, to mimo wszystko ta woda jest lepiej wykorzystywana. Nawadnianie nie, też nie jest za darmo. Zgadza się. To też są koszty. To też są koszty. Druga rzecz, aktywizujemy ten mikrobiom glebowy. Dźwigamy tę glebę do góry, mówiąc krótko, tak kolokwialnie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę zdegradować glebę jesteśmy w stanie bardzo szybko, żeby ją później reaktywizować. Braknie nam życia, jednemu człowiekowi braknie życia po prostu. Na powierzchni jednego hektara mniej więcej do głębokości 200 cm przyjmuje się, że mamy tam powiedzmy 15 do 20 ton mikroorganizmów. To jest cała fabryka, którą my jesteśmy w stanie wykorzystać. Dlaczego z tego nie skorzystać? Prawda? Więc między innymi stosując karbochumik reaktywizujemy te mikroorganizmy glebowe i pomagamy tej roślinie. Jeżeli zadbamy o system korzeniowy, to roślina też będzie taką miała ogólnoustrojową odporność i odwdzięczy się wtedy w jakości plonu. A trzecia, ostatnia i w sumie też bardzo, bardzo ważna korzyść, znaczy tak naprawdę jest ich wiele, ale takie trzy podstawowe to właśnie stosowanie tego biowęgla, który jest zawarty w karbochumiku, bo on dba o zdrowotność systemu korzeniowego. A jak ma się nawożenie karbochumikiem, czyli węglem organicznym, versus nawożenie mineralne? Tutaj tak naprawdę, jeżeli stosujemy regularnie karbochumik i zauważymy już naprawdę, że jesteśmy w stanie ograniczyć to nawożenie, to nawet możemy nawożenie mineralne ograniczyć 10, 20, 30% w zależności od tego, jak mamy tą glebę przystosowaną, jak mamy ją przygotowaną i czy rzeczywiście jest już. To jest ten czas, kiedy możemy zejść. Natomiast jeżeli stosujemy nawożenie mineralne, moim zdaniem stosując karbochumik i tak jesteśmy w stanie ograniczyć nawozy, bo między innymi dzięki zastosowaniu karbochumiku reaktywizujemy te mikroelementy, makroelementy, które są zawarte w glebie, wcześniej na przykład nie były pobierane. No i tutaj też bardzo ważnym jest właściwe uregulowane pH. pH, bo, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz.
jeśli chodzi o makroelementy czy mikroelementy, stosując karbohumik, dostarczamy również, też rozumiem, tak, makro czy mikroelementy. Tak, bardzo duże ilości potasu. Bardzo duże ilości potasu. Dostępnego, rozumiem. Dostępnego dla roślin. Tak. Bardzo duże ilości żelaza. Tam też są siarczki, bor. Tam mamy też pierwiastki ziem rzadkich. Mamy też bardzo dużo innych substancji, które również wpływają, będąc takimi swoistymi biostymulatorami, na przykład aminokwasy, które też są tam zawarte. Mhm. Więc mamy szereg związków, które wpływają bezpośrednio na rośliny. Kwasy tłuszczowe, które też między innymi po zastosowaniu karbohumiku podwyższają temperaturę gleby, czyli szybciej się nagrzewa nam. Jak widać, już zastosowałem w tym sezonie 700 litrów rozałem, zostało mi jeszcze tylko 300 i teraz no właśnie będę rozlewał karbohumik. Chcę dodać i jednocześnie dodać i nawozić szczególnie grusze żelazem, a pozostałe jabłonie, dodać też bakterie, które na przykład rozkładają niedostępne formy fosforu. Rozumiem, że to można połączyć. Jak najbardziej to jest warte, o tym trzeba wspomnieć i to jest bardzo ważne. Możemy mieszać z nawożeniem makro, mikroelementowym, z bakteriami, z wszelkiego rodzaju biologią i tak dalej, co jest nawet wskazane i korzystne z punktu widzenia rozwoju mikroorganizmów, bo to też jest dla nich pożywienie, prawda? Więc automatycznie mają lepszy start, mówiąc krótko. Więc w pełni jest mieszalne ze wszystkimi preparatami biologicznymi, makro, mikroelementowymi, nie ma nam z tym najmniejszego problemu. A powiedz mi jeszcze, jaki jest najlepszy okres stosowania? Tak naprawdę tutaj w przypadku karbohumiku nie mamy takich reżimów w przypadku okresu wegetacji i tak dalej. Możemy to stosować w czasie sezonu, w pełni rozwiniętego sezonu już trwającego. Możemy zastosować jesienią, możemy zastosować teraz wiosną. Teraz jest dobry czas z punktu widzenia mniejszej ilości pracy, która się rozkłada jakoś w jakiś sposób. W czasie sezonu no, tej pracy mamy spiętrzenie. Natomiast jeżeli chociaż znajdziemy chwilę, to mimo wszystko moim zdaniem warto podzielić sobie dawki karbohumiku na przykład zamiast jednorazowo 300 litrów. Podzielić sobie to na 3 zabiegi po 100 litrów. Rozłożony po prostu w czasie. Dostarczamy stałą ilość kwasów humusowych do gleby w określonych interwałach czasu i cały czas stymulujemy ją. Jeżeli zakładamy nowe plantacje, nowe nasadzenia, wtedy, i jeszcze mamy jakiś tam problem typu sad po sadzie, które wcześniej wspomnieliśmy, warto zastosować jednorazową dawkę, wtedy 300-400 litrów nawet. A, no właśnie, w systemie, bo o dawkach nie rozmawialiśmy. Tak, czyli więc taka dawka normalna w sadzie już, który rośnie kilka lat. Ja stosuję około 200 litrów na hektar. No, możemy przyjąć, że to jest taka dobra dawka i możemy ją stosować. Jeżeli mówię, zakładamy nową plantację, tym bardziej jeszcze na działce, gdzie był sad, to wtedy stosujemy większą dawkę jednorazowo i później możemy sobie stosować tam 100-200 litrów co roku, czy tam 300 rozłożone w czasie. Czy to są borówki, czy to są truskawki, czy drzewa, jabłonie, grusze, śliwy, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Możemy też przyjąć, że pod młode drzewka stosujemy gdzieś w granicach 300 gramów, natomiast przy większe... Czyli punktowo. Tak, na przykład. Przy większych organizmach, przy większych roślinach do 550 gramów pod jedną roślinę. Możemy tak przyjąć, mówiąc krótko. Czyli nawożenie węglem organicznym no, daje nam duże korzyści, czy bardzo duże, szczególnie jeśli chodzi o tą degradację gleby, którą obserwujemy. Ja robiąc analizy gleby, no, widzę, że poziom próchnicy no, jest poniżej 1%, czyli tu jest moim zdaniem katastrofa. Tak. I po prostu widzę też to, że mogę trochę zaoszczędzić na nawożeniu mineralnym, zaoszczędzić na nawadnianiu i no, wtedy nie mam takich sytuacji, że jest bardziej sucho. Drzewo ma cały czas to, co potrzebuje do
prostu. W zasięgu systemu korzeniowego. Tak, no, tak. Dokładnie tak jest. No cóż, Radek, coś jeszcze? Chyba na ten czas powiedzieliśmy wszystko. Dużo. Tak. Za dużo informacji. Nie chcemy za dużo informacji, ponieważ no myślę, że jak Państwo zdecydujecie się i będziecie chcieli spróbować nawozić węglem organicznym, karbochumnikiem, no to sami zobaczycie, jakie daje korzyści stosowanie materii organicznej. Na pewno musimy o tym myśleć. Ja już to zrozumiałem i stosuję od ubiegłego roku, tak jak powiedziałem. Radek, dziękuję za trochę teorii, natomiast pokażę też, w jaki sposób, ponieważ uważam, że jest to też bardzo prosty sposób na aplikowanie karbochumika już w sadzie. Sam sposób aplikacji jest bardzo prosty. Do zbiornika 1000 litrów dolewam 50 litrów karbochumika i rozlewam w sadzie.